Funkcja liniowa określona jest takim wzorem f od x równa się minus pierwiastek z 2x plus 4. Miejscem wzorowym tej funkcji jest liczba. No ja Wam tutaj pokażę kilka sposobów na rozwiązanie tego zadania. Sposób pierwszy jest taki, że przypominacie sobie, gdzie tak naprawdę znajduje się miejsce zerowe. Rysujemy sobie układ współrzędnych, dowolną prostą, bo to będzie nasza funkcja liniowa i punkt przecięcia wykresu tej funkcji z osią OX to jest właśnie miejsce zerowe. No i w tym przypadku miejsce zerowe może być na przykład równe 3, 0, to może być punkt o takich współrzędnych. Czyli w miejscu zerowym Y, czyli ta druga współrzędna punktu, zawsze jest równy 0. Bo nieważne, czy tą prostą narysujecie w tym miejscu, czy tutaj, jeżeli mamy miejsce zerowe, to na drugim miejscu, czyli tutaj drugą współrzędną, zawsze będzie 0. Czyli to oznacza, że jeżeli podstawicie sobie 0 w miejsce Y, to wyznaczycie miejsce zerowe, czyli tą pierwszą współrzędną punktu. A gdzie mamy Y? F od X to nic innego jak Y, czyli ten wzór funkcji możecie zapisać jako Y równa się minus pierwiastek z 2X dodać 4. No i tak jak mówiłam, w miejsce Y podstawiamy 0 i mamy minus pierwiastek z 2x plus 4. Przenoszę ten wyraz x na lewą stronę, czyli mamy pierwiastek z 2x równa się 4, no i obie strony dzielę przez pierwiastek z 2. Czyli x to będzie 4 przez pierwiastek z 2, a więc musimy pozbyć się niewymierności, czyli licznik i mianownik mnożymy przez pierwiastek z 2, no i otrzymamy 4 pierwiastki z 2 przez 2, czyli 2 pierwiastki z 2. No i nasze miejsce zerowe będzie równe właśnie tyle, a więc poprawną będzie odpowiedź D. No i to jest pierwszy sposób. Sposób drugi jest taki, że po kolei bierzecie sobie te liczby, które macie w punktach A, B, C i D, podstawiacie w miejsce X i sprawdzacie, kiedy pojawi Wam się 0. Czyli mamy na przykład dla punktu D. Y równa się minus pierwiastek z 2 razy x, czyli razy 2 pierwiastki z 2, dodać 4. Czyli tak, wynik na pewno będzie tutaj tego mnożenia ujemny. I mamy 2 razy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to będzie 2. Czyli po prostu napiszmy może tutaj minus 4, dodać 4, czyli y jest równy 0. Czyli skoro po podstawieniu dwóch pierwiastków z 2 otrzymaliśmy 0 na y, no to wiadomo, że to musi być miejsce zerowe. No i tak samo byśmy zrobili z minus 2 pierwiastki z 2, pierwiastek z 2 przez 2, minus pierwiastek z 2 przez 2, no i wtedy okazałoby się, że tylko tutaj otrzymujemy 0. To jest drugi sposób. No i jest jeszcze sposób trzeci. Wydaje mi się, że chyba najszybszy. Możecie znać wzór na miejsce zerowe funkcji liniowej, bo wzór wygląda w ten sposób, czyli to jest minus b podzielić przez a. A gdy mamy funkcję w postaci kierunkowej, to ona wygląda w ten sposób. Y równa się ax dodać b, czyli jeżeli sobie podpiszemy pod tym wzorem nasz wzór funkcji, no i f od x zapiszemy już jako y, to będzie, że y to minus pierwiastek z 2x dodać b, czyli dodać 4. No i dzięki temu widać, że b jest równe 4, a a to jest minus pierwiastek z 2. Czyli miejsce zerowe to będzie minus b, czyli minus 4 przez a, czyli przez minus, minus pierwiastek z 2. Minus podzielić przez minus da nam plus, czyli mamy 4 przez pierwiastek z 2. Pozbywamy się niewymierności, no i otrzymamy 4 pierwiastki z 2 przez 2, czyli 2 pierwiastki z 2, czyli dokładnie tą samą odpowiedź. Czyli zwróćcie uwagę, ile jest możliwości rozwiązania tego zadania, natomiast no, do Was należy ta metoda, która wydaje Wam się najprostsza.